Parowóz Alco 1930. Cały czas myślałem, że to jest BR-98. Tak cały czas myślałem, ale się okazało, bo tutaj jest tabliczka. Na tej tablicy pisze Alco 1930. Czy to jest amerykański parowóz? Dlatego mnie dziwiło, że ten Thunder jest całkiem, inny niż w pikowskim BR-98. Ale się okazało, że to nie jest parowóz BR-98, tylko Alco 1930. Także Zygmunt, widzisz, to nie jest parowóz BR-98. Tak jakbyśmy się, tak jak ja się pomyliłem. Dlatego się pytałeś, że to duża różnica jest między Wikowskim, a się okazuje, że to nie jest parowóz BR-98, a jest to parowozik Alco 1930. Gdybym tej prezentacji lokomotyw nie robił, nie szukał numerów tych lokomotyw, to bym nawet się nie skapnął, że to jest... Cały czas bym myślał, że to jest BR-98, ale jest duża różnica między BR-98 w kotle, a Alco 1930.